The Guild 2 Złota Edycja to pakiet zawierający podstawkę oraz dodatek Piraci Starego Świata. Grę będącą połączeniem strategii ekonomicznej i RPGa, jednym zdaniem można scharakteryzować jako symulator średniowiecznej warstwy średniej zrealizowany z ogromnym przymrużeniem oka. Zabawę zaczynamy od stworzenia postaci. Określamy jej powierzchowność, przynależność do jednej z czterech klas społecznych, cechy psychofizyczne i wiele innych parametrów. Następnie przechodzimy do rozkręcania biznesu. Na początku musimy zbudować sobie miejsce pracy, które w pewien sposób określi naszą profesję. Rzemieślnicy mogą zostać cieślami, kowalami lub jubilerami. Gospodarze zainwestować w rolnictwo lub gastronomię i tak dalej. Ta część zabawy wygląda jak typowa gra ekonomiczna. Zatrudniamy ludzi, nadzorujemy ich pracę, kupujemy półfabrykaty i sprzedajemy gotowe wyroby. Ceny poszczególnych dóbr cały czas się wahają, a na targu często występuje okresowy niedobór surowców. Trzeba więc wykazać się pewną przedsiębiorczością. Gdy zarobimy już okrągłą sumkę, przychodzi pora na karierę polityczną lub wątek matrymonialny. Zwykle warto zacząć od tego ostatniego. Żona lub mąż będzie mogła, podobnie jak nasza postać, uczciwie pracować lub robić karierę polityczną. Ale przede wszystkim umożliwi nam prokreację i doczekamy się potomstwa. Dzieciaki co prawda na początku nie robią nic, poza kosztowaniem kupy kasy, ale z czasem obejmą schedę po naszym pierwszym bohaterze, zapewniając możliwość dalszej gry. Są więc bardzo istotne. Zaloty w The Guild 2 wymagają trzech rzeczy. Kasy i chwili czasu. Po upatrzeniu ofiary, wybranki, obsypujemy ją prezentami, wręczamy łapówki, a co? Zabieramy na tańce do gospody, podlizujemy się, mówimy komplementy, a gdy pasek sympatii osiągnie maksimum, oświadczamy się i mamy już lepszą połowę. Polityka w ogólnych zrębach bardzo przypomina zaloty. Musimy zadbać o to, aby wszyscy nas lubili, a głosowania będą odbywały się po naszej myśli. Przy czym nie musimy bawić się w kuluarowe układy. Najlepiej jest przekupić wszystkich członków Rady Miejskiej, nawet na posiedzeniu. Warto zainwestować, gdyż objęcie jakiegoś urzędu gwarantuje nam spory przypływ gotówki z pensji, łapówek oraz rozmaite przywileje. Co ciekawe, w tej grze branie w łapę i prywata jest totalnie legalna. To przywodzi podejrzenia, że scenariusz do gry mógł pisać jakiś polityk. Zabawa w The Guild 2 jest niesamowicie wciągająca. Cały czas dzieje się coś nowego. W każdej chwili możemy otworzyć jakiś nowy biznes, ubiegać się o nową posadę, pognębić konkurenta, oskarżając go przed sądem lub po prostu zebrać ochroniarzy z domostwa i zwyczajnie napaść oponentów. Opcji jest tak dużo, że wymienianie ich zajęłoby z 2 godziny. Zwłaszcza, że dodatek Piraci Starego Świata wnosi do zabawy całą masę dobra wszelakiego. Nowe profesje, przedmioty, urzędy, miasta, budynki, a przede wszystkim przenosi zmagania ze stałego lądu na tereny nadmorskie i umożliwia nam zostanie tytułowymi piratami. No wypas po maksie!